Cześć, witam, jestem Silver i witam was w pierwszym odcinku srebrnego Minecrafta. Będzie to seria Let's Play, z gry przedstawionej właśnie tutaj. Od razu na początku, żebyście potem się nie czepiali, przyznaję się, że tak, mam Minecrafta niekupionego. Jest to wersja 1.5.2, a dalszej wersji nie mam ochoty jakby aktualizować, więc ujmę to tak. Ten kanał, ogólnie zaraz wszystko wam opowiem, ale ten kanał będzie, jakby to powiedzieć, delikatnie miał hajs. Coś w tym stylu, tak? Będzie hajs z YouTube'a i ten hajs nie ma tak, że wydam sobie na, na kredki. Nie. Nie wydam go na byle co, tylko kupię sobie za niego porządnego, oryginalnego Minecrafta. Wtedy będzie jeszcze to lepiej wszystko wyglądało. Tak więc już na wstępie was zapraszam po prostu do dalszego oglądania tych filmów i subskrybowania oraz integrowania się i brania udziału we wszystkich tutaj związanych z tym rzeczach. Tak, dobrze. Od razu mówię, że nie będzie to let's play typu mam 10 lat, chodzę do podstawówki i dzisiaj idziemy kopać diaksa. Nie będzie taki, to będzie taki bardziej dojrzały let's play, zwyczajny, taki porządny, normalny let's play, tak jak to robi bardzo dużo dobrych, dojrzałych, prawie że niektórych nawet dorosłych youtuberów. No dobrze, stwórzmy sobie nowy świat, nazwijmy go oczywiście Srebrny Minecraft, tak jak się będzie nazywała ta seria, pewnie wiecie dlaczego. Spójrzcie tylko na moją nazwę. Srebrny Minecraft. Teraz tak. Więcej opcji świata. Tutaj bonusową skrzynkę tylko sobie włączę, nic więcej. I stwórz nowy świat. Dobrze. Ile odcinków będzie? Szczerze mówiąc, nie mam zielonego pojęcia. Lecz na tym kanale głównie będzie się właśnie pokazywał Minecraft. Nic innego raczej nie będzie. Coś mało FPS-ów jest, nie mam pojęcia dlaczego. Poczekajcie, ustawienia graficzne, coś tutaj jeszcze jest. Ustawmy sobie tak. Off, minimum, maximum, dobra, to minimum. Tak, dobra, powinno być trochę lepiej. No oczywiście jest. Jest much better. No i co, tak jak to w Minecrafcie. Pewnie się zapytacie po jakimś czasie, dlaczego muzyki nie ma w tle. Dlatego, iż jeszcze czanki ładują, tak więc wszystko tutaj się tnie. Dlatego, iż ja dodam sobie jakąś, właśnie by ją pewnie słyszycie, jakąś muzyczkę w tle własną. To jest o wiele łatwiejsza sprawa i bardziej dopasuje to do swojego gustu, te moje let's playe. Dobra, rozwalmy sobie, oczywiście kill offem, drewnianą skrzyneczkę. Powiem wam szczerze, że tak, w Minecrafta grałem, tak naprawdę grałem, że przez długi czas, kiedy to było? No powiedzmy 1,5 roku temu. Tak więc praktycznie bardzo dużo się zmieniło i ja naprawdę wiele rzeczy pozapominałem. Jak to się nazywało, chyba crafting, tak? Wiele rzeczy z craftingu pozapominałem. Nie wiem jak się w tym workbench to się nazywało. Nie wiem jak się w tym workbenchu tworzy niektóre rzeczy. Tak więc będziecie musieli pewnie mi pisać w komentarzach, uczyć mi i tak dalej. Ale to chętnie, mówię, chętnie to będę czytał i jeżeli chodzi o komentarze, to macie 100% gwarancję tego, że na każdy komentarz, każdy mądry komentarz zawsze postaram się odpisać, taki komentarz, który da się odpisać, tak? Bo jeżeli, nawet jeżeli będzie napisane, że fajnie, fajnie, no to też postaram się jakoś odpisać. Po prostu ja lubię tą integrację z widzami, tak? To dla mnie jest bardzo ważne i najważniejsze tak naprawdę. Tak więc to, co to teraz wam właśnie opowiedziałem, co i jak będzie z wami, tak? Z widzami. Ale co by tu jeszcze dodać do tej serii? No ogólnie to nie będzie jedyna seria, na której skończymy. Nie wiem, czy teraz sobie w ogóle zbieram drewno, nie wiem, rozglądam się tutaj po świecie. Nie wiem, idę krówkę zabić, będzie mięso. Ostatnio trochę grałem, tak trochę testowo i prawie zginąłem z głodu, tak więc potrzebne jest jedzenie. Dobra, czanki się powoli ładują. Da się to jakoś zmienić? Mam tego Optifina zainstalowanego. Tak więc jeżeli wiecie, to napiszcie mi. Ale czekajcie, chunk ale default, smooth. A co tu pisze w ogóle? To ustawimy na multicore. Bo
powinno być o wiele lepiej. Nie wiem, zobaczymy. No, Fraps robi jednak swoje, tak? I Fraps mocno... aha, tutaj krówka, dobra. I Fraps mocno zmniejsza liczbę FPS-ów, no ale... przeżyjemy. Dobra. Fajny świat się, widzę, stworzył. I... no, sama spadła, patrzcie. Teraz ja zginę przez to. Dobra, trochę jeszcze pochodzę. Aha, potwory czy są włączone? Łatwe, dobra, super. Nie no, nie będę grał oczywiście bez potworów, bo jest to bezsensowne. Jest to marnotrawstwo gry tak naprawdę, bo gra polega na tym właśnie, żeby przed tymi potworami uciekać się, chować, tworzyć te domy, te jaskinie i tak dalej. I w tych kopalniach wszystkich opuszczonych znajdywać te właśnie potwory, te, jak one się nazywały, mob spawnery. Tak więc... nie, to... co ja włączyłem? Aha, Optifine, dobra. Optifine, kurczę, ciągle mi się my z N miesza. Sorry, że tak na razie się jąkam, no ale to wiecie, pierwszy taki film, tak więc... trochę się denerwuję, ale myślę, że będzie wszystko okej. I że na nagraniu też będzie wszystko fajnie wyglądało. Postaram się to zrobić wszystko jak najlepiej, jak najlepszej jakości. W jak najlepszej możliwej jakości dla mnie. O, wungiel, pierwszy wungiel. No i pierwsze stracenie kilowa, to pewnie się jeszcze zdarzy wiele, wiele razy. Postaram się to robić tak jak potrafię, po prostu najlepiej. Co by tu jeszcze powiedzieć? Mam zamiar to robić tak, że jeżeli miałbym zbudować jakąś taką budowlę, czyli dokończyć na przykład jakiś dom albo coś, to myślę, że będę tutaj po prostu też dużo robił poza nagraniami, zbierał materiały i tak dalej. Myślę, że to jest dobre rozwiązanie, ponieważ nie zawsze jest czas i po prostu to jest zazwyczaj nudna sprawa, jeżeli na przykład miałbym przez cały odcinek kopać kobla. No to I'm so sorry, but nie. To by było zbyt nudne i dla mnie, i dla was. A jak ja sobie po prostu gram poza nagraniem prywatnie, bo to sobie jakąś muzykę mogę puścić, coś tam jakiegoś let's playa, na przykład na YouTubie czy coś. I mogę sobie fajnie tutaj ten... robić to, co trzeba. Dobra, widzę świnki, tak więc na świnki też trzeba zapolować. Gdzie ona się podziała? Patrzcie, spierdziela mi, no. Chodź tu. Dobra, dawaj schaba. Fajne ogonki mają w ogóle. Dawaj schaba, świnio. Oczywiście w tej wersji jeszcze nie ma koni, które doszły... jakie dźwięki w ogóle. Które doszły... w którejś tam wersji naprawdę się nie orientuję. Ale mówię, no naprawdę, uzbieram te pieniążki na tego Minecrafta. To nie jest tak, że nie mógłbym kupić teraz, tak? Ale myślę, że skoro ja tutaj nagrywam, tak? Tam już byłem, tam też byłem. Pójdę gdzieś tam tą stronę. Gdzie jest słońce? Dobra, jeszcze mam trochę czasu. Że jeżeli ja to nagrywam, tak? Ile krów w ogóle? To... no muszę coś z tego... o, jaskinia jakaś... muszę coś z tego też mieć, tak? No, dlaczego nie? Prosta sprawa, jeżeli wam się to będzie podobało i będziecie to oglądać, i to wtedy ja będę zadowolony, a te reklamy, które są, tak naprawdę nie robią wam, myślę, większego problemu, i przy okazji będę miał tego oryginalnego Minecrafta, z którego będę jeszcze więcej nagrywał i jeszcze chętniej. Tam widzę jakąś kopalnię, ale trochę do tego zbierzemy ziemi, najwyżej tam jakby stworzymy sobie schodki. To nie głupi pomysł w sumie. Więc jak już mówiłem, taki pierwszy odcineczek, taki zapoznawczy się i z mikrofonem, i z grą ogólnie. Ile mam tego, gdzie to się w ogóle tutaj, dobra. No będę jeszcze dużo razy tutaj robił jakieś błędy, nie będę wiedział jak coś zrobić czy coś, no. Musicie mi to wybaczyć, ale naprawdę Minecraft to dawne czasy moje. Wiecie co, teraz tak się zastanawiam, czy tam naprawdę wchodzi, czy nie. Zombie. Ja chcę stąd wyjść. No, dobra, tu mnie nie dorwie chyba. Nie! Idź sobie! Nie! Idź sobie! O, ale się przestraszyłem, poważnie wam mówię. Ja nie mogę, jeszcze jakiś piasek na mnie spadł. No, buduj tą wieżyczkę. Jeden, znowu się zablokowałem. Ale się przestraszyłem. To nie jest straszna gra, ale jakoś tak przypadkiem po prostu, że tak powiem. Tutaj trochę jeszcze wungla. Zaraz mi się kilo zniszczy i będzie tyle wszystkiego. Zbuduję sobie nowe, nie bójcie się, to jeszcze wiem jak robić. No nie, tam jeszcze więcej, myślałem, że już nie będzie. Ale węgiel jest potrzebny, więc...
Oj, tam jeszcze dalej myślałem, że ten już jest ostatni, ale dobra. Tego nie potrzebujemy. Już ile tego węgla jest? 25, więc na początek starczy. Dobra, biegniemy gdzieś dalej. Jak tu się biegnie? Aha, jestem głodny. Patrzę, czemu ja nie mogę sprintem biegać. A ja głodny jestem. Jeszcze jedno. Nie, skóry się nie da jeść. Ale tu mam jeszcze coś. Dobra, crafting table trzeba jednak zrobić. Crafting table. Dobra. Teraz trzeba zrobić tak. Kilofa z kamienia. Dobrze. Dobra, i teraz tym kilofem tą krówkę jeszcze ubić. Zbieramy mięsko i teraz tą krówkę ubić. Gdzie ona jest? Where are you? Dawaj, mięcho. Mięcho, ja chcę mieść. No, przyda się mięsowice. Tutaj w ogóle jakoś szybciej spada. Ogólnie przyznam się, że kiedyś to nie lubiałem. Słyszę zombiaka. Kiedyś to nie lubiłem grać ogólnie z potworami, a jak wiadomo, nie ma potworów, czyli jest na łatwym, czy nie na łatwym, tylko na... Nie pamiętam, kto to jest tryb. To nie spada głód i jakoś nie jestem przyzwyczajony do jedzenia w tej grze. Ale widzę, że biom zimowy jest tutaj, tak więc można tutaj coś ciekawego spotkać. Nie wiem, czy to jest ta część, gdzie są misie polarne, chociaż ta wersja znaczy się. Widzę owieczki. Owieczki się przydadzą na łóżko. To jestem pewien. Żeby zrobić sobie z wełny łóżko, tak więc sobie trochę wełny pozbieram. Ile mam tej wełny? 2. No to idealnie chyba na łóżko z tego spojrzenia. Ale jeszcze jedno mogę ubić. Dobra. Mam? Nie, nie wypadło. Trudno. Mówi się. Ile czasu? 12 minut, a dzień, gdzie jest słońce? Przydałby się tu jakiś kompas, albo nie, taki zegarek jest, pokazuje dzień, ale dobra. Słońce? Tam. Czyli już zachodzi powoli, to mnie nie cieszy. Nie powiem szczerze, martwi nawet. Cia, ośmiornica w Bajorku na plaży obok biomu zimowego. Logiczne. Ale dobra, fucking logic. Dobra. Musimy sobie powoli znaleźć jakiś domek sobie zrobić. Ale dobra, szybko jeszcze drewienko. Dobra, starcie drówna. Nie, już się wieczór robi, ja się boję. Serio. Gdzie tu się schować? Krówki, pomóżcie mi. Tam, biegnij. Dobra, nie, ja się zakupuję. Bo widzę, że już się ciemno robi. Crafting table, szybko. I pochodnia. Bierz pochodnie, dobra. I zakopuj się. Dobra, tu jestem bezpieczny w ciasnym pokoju. Dziennik 53, godzina 20:48. Nie no, tak można by takie coś pisać, ale dobra. Jestem w... no nie czterech ścianach, tylko dużo ścian jest. Raz, dwa, trzy, coś tam. No w sumie nie, raz. No nie no. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No sześć ścian. No. Jeden. Wiadomo. Sześcian. Sześcian. Ta kostka. Dobra, no to jest prostokąt. Dobra, nieważne, cicho. Rozwalamy crafting table. Nie, stop. Trzeba zrobić ten, patyki i łopatę, jak się robi łopatę, tak, drewniana, ale jest łopata, najważniejsze, że jest łopata. Dobra, teraz trzeba rozwalić rzeczywiście crafting table, pochodnie myślę, że na razie zostawię. Odcinki mam mniej więcej 20-minutowe, tak więc nie ma co narzekać. Będzie wystarczająco. Dobra, już mam ten. Jakąś małą kopalnię sobie zbuduję. Zobaczymy, co tam na dole się kryje. A w dzień... myślę, że kolejny dzień już będzie w przyszłym odcinku. Ale wtedy to sobie... czekajcie chwilę. Dobra, wtedy sobie... znajdziemy już jakiś porządny dom. Jakąś miejscówkę po prostu. Pamiętam jeszcze czasy w ogóle, jak Minecraft był bez tego całego levela. I jak się kopało... węgiel, to nie było jeszcze takiego dźwięku dzwonków. Ale... o nie... please no...
słyszę zombie gdzieś blisko. Nie ma crafting table'a? Zniszczyłem go, kurczę. Teraz nie wiem, czy jest dzień, czy noc. Ja stąd wychodzę, wypuśćcie mnie stąd. Trzeba sprawdzić. No kurczę. Noc. Czekajcie, tu może jakiś wpaść, kurczę. Nie wiem, co teraz. Tu gdzieś jest zombie. Gdzieś tu jest. Ja to wiem, ale dobra. Crafting table. Gdzie jest mój crafting table? Jest. Kilofa. Kamiennego. Ładnie. I kopiemy ten wunkiel. Tylko ostrożnie, bo tutaj... Gdzieś... I w ogóle krowy słyszę, ja nie mogę. Pod ziemią? Dziwna sprawa. Aha, tak w ogóle... Mam mały problem ze skinem, ponieważ zrobiłem sobie dzisiaj fajnego skina, naprawdę świetny, bardzo mi się podoba. Nie pamiętam już na jakiej stronie. No i chciałem go sobie oczywiście wsadzić. Na razie mam teraz skina... Steve'a, tak? I ja go chciałem wrzucić. Jakiś piasek. A tam... Jak on jest już wrzucony tam ten folder .minecraft i w ten potem się wchodzi tam w co? W bin i ten. Oj, i tam dalej w ten tego przez winrara, nie? I się w ten mode wchodzi i tam jest te czer chyba czy jakoś tak, ta skóra czy jakoś tak, nie wiem. I jak to po prostu wrzucam tam, to jak wchodzę już do gry, to ten skin jest taki strasznie pomieszany, jakby ręka nie pasowała, ręka była w głowie, coś takiego dziwnie strasznie to jest zrobione. Nie wiem, o co chodzi. I... No i mój kot chce wyjść właśnie z pokoju. I miauczy. Nie wypuszczę jej teraz. Jeszcze 3 minuty musi poczekać. Jest noc? Jest noc. Nie miauczy. No miauczy mi tam, no. To czekajcie, ja ją tylko wypuszczę i zaraz wracam. Przyzwyczajcie się, to nie jest ostatni raz, że mój kot ma swoje zachcianki. No ale dobra, mam nadzieję, że to nie było strasznie głośno słychać, jak odchodziłem. Ja chcę już dzień. No i z tym, jak to było, z tym skinem mam problemy. Jeszcze będę o to walczył, a jak mi się po prostu nie uda, no to nie wiem, co zrobić wtedy. Bo no taki skin fajnie by było mieć, jakie osobiste, ale póki co myślę, że to nie będzie aż tak strasznie przeszkadzało. Mam nadzieję, że to, co najważniejsze na tym całym kanale i w tej serii, to będzie po prostu mój komentarz, tak? Bo grę już pewnie większość z was zna na wylot, tak więc... No mój styl gry jest trochę inny na pewno niż inni mają, ale no nie wiem, ja naprawdę mówię, ja Minecrafta się słabo znam, w ogóle taki pomysł nagrywania Minecrafta to coś takiego dla mnie nowego i chciałem po prostu wypróbować, tak? No i jakoś na razie widzę, że jest okej, jest bardzo fajnie. Jeszcze nie kończymy odcinka, ale tak tylko teraz wam powiem, że zapraszam was na Facebooka, na którym... no, jeżeli to jest dopiero pierwszy odcinek, a na którym, jeżeli będzie jakieś zainteresowanie tym kanałem, to na Facebooku na pewno się będzie pojawiało coś ciekawego, nie codziennie, ale bardzo często. Mam również tego, no. O nie. O nie. O nie, o nie, 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 nie. Mam również Twittera, na którym będzie się pokazywało głównie tylko to, co się... moje po prostu filmy, jakie się opublikowały, jeszcze jest noc. Moje filmy. I ten. I co tu jeszcze powiedzieć? No i nic. Jeszcze będę miał Twitcha oczywiście. Jeszcze go nie stworzyłem, ale będę miał Twitcha, na którym będą bardzo, myślę, często... Co to było? Taki dziwny dźwięk, taki... Jakby zombie usłyszał to, co ja teraz do was mówię i taki się dziwił. What the fuck? Ziemia, trawa gada? Stworzę Twitcha, na którym właśnie będę robił live'y, kocham live'y. Live'y, to jeszcze wam kiedyś powiem, pewnie w jakimś vlogu, pewnie się będziecie mnie pytać, czy kiedykolwiek zrobię vloga, przecież powiedziałem vlogi, wiem, audiologi, przepraszam, czy zrobię kiedykolwiek vloga, nie, kropka, mógłbym, mam do tego możliwości, ale jakoś po prostu nie chcę, nie wiem, po prostu. Nie jest to... Uważam, że na kanale z Minecraftem jest to dosyć zbędna sprawa. No, widzę, że już zachodzi
ten Teges. No. Księżyc zachodzi, co prawda kwadratowy, ale księżyc. I niedługo będziemy się zwijać z tej dziury. No tu niezłą dziurkę wykopałem. Co my tu mamy w ogóle? Mamy tutaj tak zgniłe mięso. No to mało przydatne będzie. W ogóle z czego mi to wypadło? A, z tego zombiaka, no rzeczywiście. Brązowa wełna. Wełna biała, bruk, nasiona, kaktus. Kaktus, ciekawe gdzie on go trzyma. Stevie, za myszką się patrzysz? Stół rzemieślniczy, jakby tego trudniej nie można było nazwać. Skrzynia, tralalala. Pochodnia, żwir. Dlaczego w ogóle w tej grze jest żwir? Ale whatever. Mamy już 20 minut na liczniku, ale poczekamy sobie jeszcze tylko do jednego, znaczy do kolejnego dnia, do ranka i będziemy kończyć ten jakże wspaniały, mam nadzieję, odcinek. Mi się bardzo taka forma nagrywania, taka forma let's playa podoba. O, tęcza jest za oknem, to już drugi raz, wczoraj też padało, potem wyszło słońce i była tęcza, taka mocna, teraz jest trochę gorsza, ale też przed chwilą naprawdę lało i był grad, a teraz słońce świeci i ładna tęcza jest, no to fajne zakończenie odcinka. Zrobiłbym zdjęcie i gdzieś wam, albo nie, dobra, co ja gadam w ogóle to Minecraft, kurczę. Czekaj tam. Gdzie jest słońce? No, zachodzi już ten. Pewnie was tutaj teraz przynudzam, ale po prostu, no chcę, żeby był ten dzień, tak? Mówmy się. Tam w ogóle ciemno. I jeżeli, aha, jeszcze jedna taka właśnie sprawa. Jeżeli, bo jest taka sprawa, że na pewno raczej nie będę robił tak, że nagrywam odcinek, wrzucam go i ten. I potem za 3 dni nagrywam odcinek, wrzucam go, tylko nagram pewnie jeszcze dzisiaj albo jeszcze jutro dużo, dużo odcinków. Postaram się je jak najlepiej, jak najprofesjonalnie poobrabiać i powrzucam ich naprawdę bardzo dużo, tak więc jeżeli byście mieli w komentarzach jakieś takie rady, no to je na pewno będę używał je dopiero za kilka odcinków. Ponieważ no, będą one już, kolejne będą już po prostu wrzucone. Tak więc, no, niestety. Niestety, ale niestety. Partnerstwo na YouTubie już jest uruchomione, tak więc ogólnie najlepszą rzeczą, już nie te całe pieniądze, ale najlepszą rzeczą w posiadaniu partnerstwa na YouTubie jest możliwość wrzucania filmów na jakiś tam, powiedzmy, za tydzień, tak? On ma się opublikować. Tego nie ma na normalnym koncie. Kurczę, słyszę, że ten zombie się pali, czyli już jest dzień. Tak więc... wychodzę z mojej dziury. Gdzie on mi całą noc wrzeszczał nad uchem? Tam widzę pająka. Krówka, 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 zima, krówka. Słoneczko wstaje, tak więc no. Widzicie, skin jest taki, normalnie bym wam teraz tak się pożegnał skinem, ale dobra, dajmy sobie takie, w ogóle ciekawe, ten kursor jest w nosie Steve'a. Masz coś w nosie, Steve? Dobra, tak sobie ładnie, no, na tyle tej górki staniemy. Ja wam dziękuję za obejrzenie, mam nadzieję, że wam się podobało, pamiętajcie, jestem Silver, subskrybujcie po więcej Minecrafta, jeżeli to lubicie, subskrybujcie po... dla możliwości dla mnie kupienia oryginalnego Minecrafta. Wiem, to straszne. Hajs YouTube'a musi się zgadzać. Tak więc ja wam dziękuję. Zapraszam was na Facebooka oraz na tego, jak to się nazywał, Twittera. No, na Twittera. Mam nadzieję, że taka opcja, taki rodzaj let's play wam się podoba. Ja to już mówiłem. Piszcie komentarze i do zobaczenia. Cześć.